Pandemia postawiła legislacji poprzeczkę bardzo wysoko. Nie było ani miejsca na błędy, ani czasu do stracenia. Niestety ustawodawca, pomijając konsultacje społeczne z pracodawcami, z pracownikami, od razu na początku walki z pandemią popełnił szereg kardynalnych błędów. Ich naprawa kosztowała czas, a w konsekwencji pochłonęła zasoby firm miejsca pracy. No, szczytem tego procederu było umieszczenie w jednej z tarcz antykryzysowych przepisów pozwalających premierowi na dławienie dialogu społecznego poprzez samowolne odwoływanie członków Rady Dialogu Społecznego. To przepis będący kompletnym zaprzeczeniem idei dialogu, nie mającym żadnych podstaw prawnych. Niestety pokazał również rzeczywisty stosunek rządu do rozmów z przedsiębiorcami.